Tak jak Państwo już otrzymaliście informacje i o czym wcześniej informowaliśmy, wiąże się to też z podwyżką dla osób korzystających z internetu, jak i kanałów polskojęzycznych, czyli z internetu tutaj z 22% na 23%, a dla kanałów polskojęzycznych z 7 do 8%. I ta regulacja była nieunikniona. Zresztą są pewne podwyżki, które są niezależne od spółdzielni mieszkaniowej. Przede wszystkim od 1 stycznia mamy nowe stawki za wodę i ścieki. W 2010 roku za wodę i ścieki mieszkańcy nasi płacili 6 zł 33 grosze. Dzisiaj to jest stawka 6 zł i 61 groszy brutto, czyli tutaj nastąpił wzrost o około 30 groszy na metrze sześciennym. Jednocześnie kolejną nową regulacją to są taryfy za ciepło i podgrzanie ciepłej wody. Miesiąc... To jest znowu kolejna fala jakby tych podwyżek niezależnych od spółdzielni. Tak, tak. W miesiącu grudniu, bodajże 17 grudnia, została zatwierdzona taryfa przez URE na rok 2011 dla energetyki cieplnej i wiąże się to z tym, że od 1 stycznia do 2011 roku do stycznia 2012 roku będzie obowiązywała nowa regulacja cen ciepła i z informacji, jakie otrzymaliśmy tutaj, wzrost ten wynosi 1 gigajoule, w roku minionym wynosił 33 zł i 8 groszy, natomiast aktualnie będzie to kwota za 1 gigajoula 37 zł i 87 groszy. Z tym, że my tutaj po głębokiej analizie nie proponujemy zwiększać zaliczki na ciepło i zaliczka na ciepło, tak jak w roku minionym, będzie wynosiła 2,60. Jest to między innymi spowodowane tym, że po analizie sezonu grzewczego 2009-2010 85% mieszkańców naszych zasobów spółdzielczych otrzymało zwroty, były nadpłaty, dlatego uważaliśmy, że niezasadne jest, aby tutaj jeszcze podnosić zaliczkę na ciepło. Oczywiście będziemy przez ten sezon trwający, sezon 2010-2011, monitorować te koszty, ale z tego się możemy cieszyć, że ta regulacja zostaje bez zmian. Natomiast od 1 lutego wzrośnie o 4 zł podgrzanie metra sześciennego ciepłej wody. Do tej pory wynosiło to, była to wartość 20 zł i 96 groszy. Aktualnie po zmianach od 1 lutego podgrzanie ciepłej wody na podstawie wyliczeń i przedłożonej kalkulacji będzie 1 metr sześcienny kosztował 24 zł 26 groszy. I to są te opłaty, te podwyżki, które są niezależne od wieluńskiej spółdzielni mieszkaniowej. Ale będą też takie podwyżki związane między innymi z poszczególnymi elementami, składnikami czynszu, prawda? Czyli, panie prezesie, chwila oddechu i potem od 1 kwietnia mamy następną część podwyżek jakby. Tak, już jesteśmy zobligowani, aby poinformować mieszkańców naszych zasobów spółdzielczych, że przed planowaną podwyżką mamy okres 3 miesięcy na poinformowanie wszystkich członków spółdzielni mieszkaniowej o nowych regulacjach czynszowych. One są też spowodowane między innymi inflacją, jaka jest planowana na rok 2011, jest to 2,3. I chcemy też tutaj rekonregulację tego czynszu zaproponować, zresztą ona została zaproponowana i przyjęta, także na eksploatacji i utrzymaniu nieruchomości będzie to wzrost o około 8 groszy. Na funduszu remontowym z 91 groszy na 95 groszy, czyli jest wzrost o 4 grosze. Tutaj też wzrośnie odbiór odpadów. Do tej pory mieliśmy 4,61 netto, a na osobę będzie to teraz wynosiło od 1 kwietnia 5 zł i 48 groszy netto. Jest to też między innymi
ta podwyżka na odbiorze odpadów spowodowana tym, że mieliśmy w roku 2009 niedobór na śmieciach, im wynosił on około ponad 80 kilka tysięcy, a z tych zapowiedzi, które do nas docierają, boimy się, że w nadchodzącym okresie cena, wywóz odpadów na pewno pójdzie w górę. Zresztą mówi się już głośno, że od 1 stycznia Urząd Marszałkowski wprowadził nową opłatę środowiskową, już podniesioną o ponad 43% w porównaniu do 2008 roku. I nas tutaj przede wszystkim interesowało, aby ten niedobór na śmieciach został zniwelowany. I kolejną też lekką regulacją, która została też od 1 kwietnia wejdzie w życie, to jest przegląd instalacji gazowej, wentylacyjnej i elektrycznej, i łącznie ten przegląd będzie pójdzie w górę o 12 groszy. I ostatnia sprawa to jest legalizacja wodomierzy. Tutaj 0,91 zł na 0, przepraszam, 0,91 będzie ta legalizacja na dzień dzisiejszy od 1 kwietnia stanowiła. Jest to wzrost o 3 grosze. Żeby zatem dać taki przykład naoczny naszym telewidzom, przeciętne 50-metrowe mieszkanie, o ile, że tak powiem, wzrośnie koszt jego utrzymania? Przeciętne 50-metrowe mieszkanie bez opłat za wodę, ścieki, za podgrzanie ciepłej wody, będzie ten wzrost od 1 kwietnia kształtował się miesięcznie o 10 zł i 14 groszy brutto. I to nie jest wcale najwyższa stawka, bo tak jak rozmawialiśmy przed naszą rozmową, inne spółdzielnie mieszkaniowe zaproponowały znacznie wyższe podwyżki. Tak, ja zresztą tutaj monitorowaliśmy, jak wygląda to na terenie województwa łódzkiego. W niektórych spółdzielniach mieszkaniowych te wzrosty czynszy poszły drastycznie w górę, ale to też było między innymi też spowodowane tym, że w większości miast idzie nowa taryfa na ciepło, jak i również nowe opłaty za wodę i ścieki. Jednocześnie mówię, ten 1 stycznia dla nie tylko nas spółdzielców, ale jeszcze dla wielu innych osób prowadzących jakąkolwiek działalność, jak i również dla klientów, wiąże się z podwyżkami. Niby 1%, ale jednak jest on odczuwalny we wszystkich sektorach gospodarczych. Panie prezesie, chciałem zapytać jeszcze o jedną sprawę. Jak, jeśli chodzi o kwestię płacenia należności wobec firmy? Bo wiadomo, mamy różne formy, jest kasa spółdzielni, są agencje na przykład PKO BP, banki, poczty i tak dalej, każdy płaci tak jak chce. Czy w nowym roku kasa spółdzielni będzie nadal czynna, czy w dalszym ciągu w agencji PKO BP będzie można wpłacać opłaty z tytułu czynszu bez prowizji? Tak, opłaty z tytułu czynszy będą wpłatami bez prowizji. Kasa tak jak do tej pory będzie funkcjonowała, natomiast opłaty za internet, programy polskojęzyczne, jak i opłaty z tytułu użytkowania garaży, no nie tak dawno już mieszkańcy naszych zasobów otrzymali książeczki z numerem kont i tutaj no, ta prowizja będzie pobierana przez placówki, w których będą dokonywane wpłaty. Z tym, że obserwujemy sporą grupę już mieszkańców, którzy dokonują płatności przez internet i myślę, że jest to taka najprostsza, jednocześnie bezkosztowa forma uiszczania opłat, tak jak powiedziałem wcześniej, za internet, telewizję polskojęzyczną, jak i dla tych osób, które korzystają i użytkują z garaży na zasobach wieńskiej spółdzielni mieszkaniowej. Rzeczywistość jest niestety brutalna, że ten bank nie jest dobrym wujkiem, prawda? Każdy chce zarobić, w związku z czym no i prowizje są rzeczą oczywistą. No tak, dlatego tutaj dochodzi do nas informacja, że spora grupa mieszkańców zaczyna korzystać właśnie z płatności przez internet. Dzięki temu unika tych dodatkowych opłat prowizyjnych. To jest tak, że w zasadzie każda firma stara się robić w ten sposób, aby wszystkie płatności należne jej to były już płacone właśnie elektronicznie przez internet. Czy u nas w spółdzielni ta tendencja osób korzystających, płacących w ten sposób wzrasta?
Myślę, że każdy złotówkę ogląda, zanim chce ją wydać, to tak jak powiedziałem wcześniej, dostępność naszych członków Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej do internetu powoduje to, że coraz więcej osób zakłada konta i dokonuje płatności przez internet. I to myślę, że to jest w perspektywie czasu coraz większy procent mieszkańców naszej spółdzielni będzie korzystał z tego tytułu dokonywania płatności. Jest to bardzo wygodne. Natomiast no tutaj nie możemy pójść za bardzo na rękę naszym mieszkańcom, wprowadzać kas fiskalnych. To wiąże się z ogromnymi kosztami, czyli dodatkowa osoba pracująca w kasie, legalizacja kasy, ochrona, bo trzeba też zapewnić ochronę, aby przewieźć tą gotówkę do banku i to by tylko powodowało wzrost kosztów, które by trzeba było rozłożyć dla pozostałych członków Wieluńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ale tak jak powiedziałem wcześniej, spora grupa już korzysta z płatności przez internet i tutaj nie byłoby już takiej solidarnej, takiego solidaryzmu związanego z płaceniem za tą usługę. No, myślę, że pomału przyzwyczajimy się do tego, aby te płatności za, jeszcze raz powtórzę, internet, kanały polskojęzyczne, jak i dla użytkowników garaży, no, były dokonywane w placówkach, gdzie niestety ta prowizja będzie pobierana. Natomiast prowizje od wpłat gotówkowych dokonywanych w placówkach banku PKO BP dotyczące opłat za mieszkanie nadal będą pokrywane przez Wieluńską Spółdzielnię Mieszkaniową. To żeby tak na koniec jeszcze podsumować, dodajmy, że informacje o wszystkich podwyżkach związanych m.in. z VAT-em nasi lokatorzy, mieszkańcy otrzymali bezpośrednio do domów. Tak, bo musieliśmy jeszcze, ten miesiąc grudzień był dla nas bardzo ciężki. Zresztą ja tutaj na początku w pierwszym wywiadzie spodziewałem się właśnie takiej sytuacji, bo już jak Państwo wiecie, dość wcześniej informowano wszystkich mieszkańców o tym, że będzie podwyżka VAT-u i po głębokiej analizie z bólem serca, no na VAT nie mamy wpływu, ale warto było też dokonać drobnej kosmetyki i wzrostu tego czynszu, chociażby o stopień inflacji, tak żeby wejść w przyszły rok 2012 łagodniej i oby bez podwyżek czynszu, czego sobie i Państwu przede wszystkim życzę, ponieważ jest to dla nas spółdzielców bardzo ważne, żeby wszyscy płacili na czas, a zdajemy sobie sprawę, jak dzisiaj wygląda sytuacja na rynku pracy, że jest ciężko, ale mieszkanie jest to, jak to się mówi, ostoja rodziny, walka o to mieszkanie, o byt jest bardzo ważna, dlatego proszę tutaj mieszkańców naszych zasobów o wyrozumiałość i woleliśmy taką delikatną regulację dokonać na rok 2011, niż nie robiąc nic i nagle musielibyśmy w nadchodzącym roku 2012 bądź 2013 drastycznie podnieść stawkę czynszu.